A więc jednak ta wstrząsająca przepowiednia jasnowidzackowskiego dotycząca prądu została zrealizowana. Już wkrótce to będzie mieć miejsce w Polsce, a to wszystko za sprawą decyzji polityków Sodoma i Gomora. No właśnie, to też jest ciekawe, czy będą trzy dni ciemności dosłownie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj przedstawiam przepowiednię zrealizowaną, przepowiednia jasnowidzackowskiego mistrza z jasno, jasnowidzenia Zyczuchowa. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia. Oczywiście dzisiaj ktoś po prostu po, z perspektywy czasu może powiedzieć, o, tam co tam takiego powiedział Jasnowic Jackowski, to było oczywiste, to było do przewidzenia, też mi tam ja po prostu jakaś rewelacja. I dotyczy to prądu, dotyczy to kwestii energetycznej. Ja zawsze mówię w ten sposób, tak, czy my w ogóle zwracamy uwagę na prąd. No prąd jest w gniazdku. Jedyna kwestia, jeśli chodzi o nas, no to kwestia prądu, że nie ma, bo na przykład ktoś nie zapłacił rachunku, chociaż to też się raczej rzadko zdarza, tak. Albo e, nie wiem, ktoś po prostu buduje dom, podłącza prąd, a tak to w ogóle nie myślimy o prą, prądzie. Czy ktokolwiek, jak na przykład, nie wiem, podłącza ładowarkę do kontaktu, to myśli, o kurczę, a dzisiaj będzie prąd, a czy po prostu prądu zabraknie. No nie, to jest tak oczywista sprawa. A tutaj Jasnoid Jackowski mówi w ten sposób, że będą limity na prąd. Tak brzmiała jego wizja przepowiednia. Że do pewnego momentu prąd będzie, później tego prądu nie będzie, albo będzie sytuacja, że będą limity do pewnego momentu, jeśli chodzi o zużycie prądu, będzie cena na przykład tam X, a następnie będzie po prostu bardzo wysoka cena, czyli na przykład, nie wiem, o 100% wyższa niż X, tak? czy dwa razy X na przykład. Tak? Czyli tak nam można byłoby przyjąć: dzisiaj mamy średnio w Polsce 60 groszy za 1 kWh 55 do 60 groszy. Rządzący już zapowiadają podwyżki. No i mówią, i właśnie ta przepowiednia zrealizowała się, bo tej rząd prawa spadliwości mówi o tym, że będzie swego rodzaju przydział na każde gospodarstwo domowe, czy tam na adres. No jak zwał, tak zwał, pewnie to jeszcze doprecyzują. żyba tam będzie ile? 2000 kWh na rok. Tak, w ujęciu praktycznie rocznym. No bo wiadomo, rachunki tam za prąd się płaci co dwa miesiące. No jak ktoś mało zużywa tego prądu, to będzie się łapał no, praktycznie na ten, na, ten, na ten po prostu jakby ten limit, a powyżej tego limitu będą zdecydowane podwyżki, czy wysoka po prostu opłata za prąd. No i rzeczywiście ta wizja przepowiednia Znowidza Jackowskiego w 100% się zrealizowała bo o tym mówił Jasnowic Jackowski, tak, czyli pewny limit, czyli na przykład do tych tam 2000 kWh kilowatogodziny na rok będziesz płacił te właśnie na przykład 55 czy 60 groszy za kilowatogodzinę, a na przykład powyżej tych 2000 już będziesz płacił 5 zł za kilowatogodzinę. Przykładowo mówię, tak, ja mówię hipotetycznie, chociaż ta cena tam 55-60 groszy to na tyle kosztuje w Polsce, mniej więcej, w zależności od regionu i dostawcy, no ale będzie tutaj zdecydowana różnica, tak tu chodzi po prostu o pokazanie Skali, że tu płaci 60 groszy, a potem już płacił na przykład 5 czy 6 zł, czyli 10 razy więcej. Oczywiście, no, w większości przypadków, jeśli chodzi o zwykłego kowalskiego, jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych zapotrzebowań zużycia, no to zmieści się w tym limicie, tak? No oczywiście gorzej w przypadku, kiedy po prostu tak jest to e, mieszkanie, czy też dom, który zużywa bardzo tego, dużo tego prądu, no z różnych przyczyn, tak, czy na przykład nie wiem, w garażu, jakieś są tam narzędzia, e, mogą też być przypadki, że właśnie ktoś ma w domu osobę, jest niepełnosprawna, musi mieć podłączoną jakąś aparaturę, jakąś pompę, i to jest po prostu na prąd, i co musi cały czas chodzić, tak więc, chociaż też tam mówili chyba politycy, że będzie wyjątek, że do 2600 kWh będzie rocznie, tak, dla takich właśnie osób, które mają kogoś w domu niepełnosprawnym, potrzebują z tego względu większe zużycie, no ale ja już nie bawię się tam jakby w kwestie politycznej, nie będę tłumaczył, w każdym razie tutaj tak o tym mówili politycy i to wszystko zapowiadał Jasnowic Jackowski, nieprawdopodobna, szokująca sprawa, gdzie wiele osób praktycznie o tym zapomniało, ale o tym Jasnowic Jackowski mówił już parę miesięcy temu, mu, tak, na temat tego, że będą limity w Polsce, limity, jeśli chodzi o prąd, jeśli chodzi o prąd, mm. jeśli chodzi o zużycie. Oczywiście dzisiaj ten temat jest nośny w Europie, tak, Unia Europejska mówi, że trzeba oszczędzać prąd, sami tam wyłączają oświetlenie, jeśli chodzi o instytucje państwowe do połowy, markety, zmniejszają po prostu tutaj a, zużycie prądu. Pamiętam, jak na przykład Jasnowid Jackowski mówił o tym, że. We Francji jest przepis, że jak masz po prostu klimatyzację włączoną w restauracji, to drzwi nie mogą być otwarte, tak? bo tam klimatyzacja to po prostu jakby to ciepło ucieka, czy po prostu klimatyzacja musi wtedy dwa razy więcej pracować. Jest użycie prądu bezsensowne. No i jeżeli ktoś się tego nie dostosuje, to będą kary mandaty wlepiane. No i jasno jest, był oburzony tak, że ktoś ma własną restaurację, no to może mieć włączoną klimatyzację, czy ma drzwi otwarte, czy zamknięte, bo płaci przecież za tą klimatyzację, za ten prąd. Nie, tak, a tutaj mają chodzić, po prostu kontrolę sprawdzać. No ja muszę powiedzieć, że dużo czasu nie upłynęło, kiedy o tym mówił jasno i byłem sam świadkiem takiej sytuacji w Poznaniu, w samym centrum, może nie kontroli, tak, ale byłem świadkiem, jak na przykład była jakaś restauracja, przechodziłem koło restauracji, nie byłem w niej, ale przechodziłem, i była karteczka jeszcze w języku angielskim, że tutaj jest po prostu klimatyzacja. W, w lokalu prosimy zamykać drzwi. Czyli widać, że to, co po prostu miało miejsce we Francji, no już po prostu jest stosowane w coraz większej. Liczbie krajów, nie tylko we Francji. Może w Polsce nie ma tej kontroli, oby nie było, tak, ale kto wie, czy to też w Polsce nie będzie wprowadzone, że będą chodzić, będą sprawdzać, tak. Będą to praktycznie sprawdzać. Chociaż ja muszę powiedzieć, że w Poznaniu jest tak, że no bardzo dużo jest tego nowego taboru, jeśli chodzi o autobusy, tramwaje. To chyba jakoś to tak jest rozwiązane technicznie. Ja nie jestem jakimś wielkim znawcą autobusów czy też tramwajów, że jak jest klimatyzacja w autobusie i ona się w, jest włączona, to okna są zamknięte chyba z automatu. Tak? Czy, czy chyba ta prac, klimatyzacja pracuje przy zamkniętych oknach, więc tutaj no nie może być taka sytuacja, żeby te okna były otwarte, żeby to ucie, ciepło uciekało, czy tam nie ochłodzenie. No wiecie, co Chodzi tak. No więc szokująca wizja przepowiednia. Snowidza Jackowskiego to już się praktycznie realizuje, a więc można powiedzieć swego rodzaju limity, I jeśli chodzi o Kowalskiego, jeśli chodzi o zużycie prądu. E, tak, e, do pewnego momentu zużywamy, płacimy tak jak wcześniej płaciliśmy, albo też będą podwyżki. A powyżej tego limitu e, drakońskie podwyżki. Tak, oczywiście, na no, pewnie większość z nas tutaj tego prądu tak dużo nie zużywa, zużywamy go normalnie, tak, ale też jest to ku przestrodze dla tych osób, które nie oszczędzają prądu. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, no bo tu mówimy tylko jakby, taka co w przypadku na przykład, jeżeli ktoś ma dom i ma ogrzewanie podłogowe, tak, czy ma na przykład ogrzewanie na prąd, tak, co w takiej praktycznie sytuacji, tak, kiedyś była takie coś, nie wiem, czy to te dalej jest stosowane, że były piece kaflowe i były jakieś grzałki elektryczne i one się włączały w nocy między 22 a 6 rano, bo włączano je, bo była jakaś trzecia taryfa, tańszy prąd, wtedy piec się nagrzewał kaflowe, coś takiego, nie nie mam pojęcia, ale takie coś po prostu pamiętam, że takie były historie. Czy to jest możliwe, czy to jest legalne, nie pamiętam. Nikogo tego nie zachęcam, ale takie były po prostu, właśnie kiedyś historie. No więc teraz okazuje się, że będzie zupełnie inna sytuacja. Tak, że po prostu prąd do pewnego, pewien, przy, pewien przydział na rodzinę czy na adres zamieszkania, na kowalskiego, a powyżej tego po prostu drakońskie podwyżki, podwyżki drakońskie opłaty, jeśli chodzi o prąd tak, A to wszystko, właśnie w związku z oszczędnościami, z dbaniem też o ekologię, z kryzysem energetycznym, który ma miejsce. No, i tutaj też jest ciekawe, bo ta przepowiednia już została zrealizowana, to co mówiła Snojc Ale ta przepowiednia też pociąga za sobą kolejną przepowiednię, która mówi o tym, że, o tym, że jesienią i zimą będzie mnóstwo szkół pozamykanych, będą to zamknięcia lokalne, nie będą to zamknięcia o charakterze krajowym, w związku z kryzysem energetycznym, czyli problemy z prądem. Z dostawami prądu, problemy z dostawami gazu, z ogrzaniem po prostu budynków, z dostarczeniem prądu do budynków, a także no, kwestia, może to się nałoży, nałożyć zarazy, a więc epidemii. To też jest ciekawa sprawa że to wszystko spra sprawi, że na przykład dana szkoła e, będzie mieć jakieś problemy, e, tak, bo na przykład nie będą mieć węgla, nie będą mogli no, op, na, napalić tutaj, tak, w, jak to tam się nazywa, em, w kotłowni e, i przez to po prostu będą zimne sale i będą odwoływane lekcje, przynajmniej czasowo, albo na przykład będą problemy z prądem, czy też dostawą prądu. No więc szokująca wizja przepowiednia z Nowidza która w 100% została zrealizowana. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko dzisiaj Okay. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!